Dzisiejszą rozmowę rozpoczniemy z panem Erykiem Stusem. W Mini Zoo jesteśmy, znajdujemy się w Inwałdzie. Pan Eryk ma szkółkę swoją w Targanicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Stus. Dzień dobry. Jak odebrał pan pierwsze targi, które były organizowane u nas w Mini Zoo 2 i 3 maja? Czy uważa pan, że takie wydarzenie jest potrzebne tutaj u nas w okolicy i w gminie? Tak, zdecydowanie jest potrzebne coś takiego. Takie targi są bardzo dobrą okazją, żeby przedstawić swoją ofertę nowym klientom przede wszystkim, ale spotkać się też z klientami, z którymi na co dzień jakby niemal się spotykamy na szkółce. Tutaj w takiej luźnej atmosferze na targach można porozmawiać z klientami, można dowiedzieć się od nich, czego oni oczekują. Tak, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby te targi odbywały się cyklicznie, tak. Super. A czy zauważyłeś wzrost klientów po targach ogrodniczych? Czy ci ludzie, którzy tutaj Cię spotkali, wrócili do Ciebie? Tak, to często było tak, że myśmy się na targach umawiali na jakieś spotkanie na szkółce i było faktycznie tak, że przez kilka dni klienci, z którymi właśnie spotkaliśmy się na targach, przyjeżdżali do nas. Oczywiście coś tam sobie zawsze każdy ktoś kupił, coś się dowiedział jeszcze więcej o uprawie, czy tam o jakieś o to, co potrzebował. No i tak, był widoczny taki wzrost jakby ilości klientów zainteresowanych właśnie zakupem krzewów, roślin. A co ogólnie możemy spotkać u pana w szkółce? Jakie rośliny przodują? No, nasza szkółka to jest typowa szkółka drzew i krzewów ozdobnych. Uprawiamy krzewy kwitnące, liściaste krzewy kwitnące, byliny, iglaki, na żywopłoty, krzewy takie kwitnące, które teraz na przykład są bardzo modne, byliny kwitnące, takie, które są na przykład pożytkiem dla pszczół. To jest jakby taka główna nasza dziedzina. Doszły nas słuchy, że specjalnie na przyszłą edycję, drugą edycję targów ogrodniczych w Mini Zoo, która odbędzie się 3 i 4 maja, przygotowałeś specjalnie jakąś roślinę, którą nam pokażesz i od wtedy zaczynasz jej reklamę i sprzedaż. Czy to prawda? Tak, będzie taka promocja jakby związana właśnie typowo z tymi targami tutaj w Inwałdzie, w Mini Zoo. Zdradzisz nam rąbek tajemnicy, co to za roślina, czy to zostaje słodką tajemnicą? Może tak, to będzie roślina z grupy bylin wieloletnich, która w głównej mierze może ucieszy pszczelarzy, ale może tam konkretna odmiana niech zostanie jakby jeszcze tajemnicą. Okay. Ale to będzie związane właśnie jednak z pszczołami, czyli z pożytkiem dla pszczół. Kwitnąca, piękna bylina, która jest ozdobą ogrodu, ale jakby największy pożytek wyniosą jakby pszczelarze z tej. Super, no to rewelacja, to bardzo się cieszymy. Jest nam niezmiernie miło, że postanowiłeś rozpromować ją na naszych targach. Tak. Dziękujemy Ci bardzo za spotkanie, polecamy się na przyszłość i mam nadzieję do zobaczenia 3 i 4 maja. Drugiej edycji, tak, 3 i 4. Tak, zachęcam bardzo wszystkich i wystawców, i osoby zainteresowane roślinami ozdobnymi do tego, żeby tą datę sobie zapisać w kalendarzu. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.